O, udało się Kasiu kupić bilet na statek, na tramwaj wodny do Gdańska i popłyniemy jeszcze do Gdańska. Bardzo intensywnie spędzamy w tym roku te wakacje. Zaliczyliśmy dwa wesela, zaliczyliśmy spotkanie z Frankiem Walickim, byliśmy w teatrze, w kinie, a teraz żeglugą gdańską popłyniemy do Gdańska. Spędzimy dzisiaj czas w Gdańsku. To już przedostatni dzień. I Kasia wraca ze zwycięskimi biletami. Chodź Kasiu, bo zajmiemy sobie miejsca wygodne. Dzisiaj mniej, do Gdańska widzę mniej płynie. Wiesz co, tylko w jedną stronę kupiłam bilety. Czemu? Dlatego, że z powrotem jest o 14.30, no to ziemia z celem. Może będzie o 17.15, ale tam trzeba się na miejscu. No to na miejscu się dowiemy, jak nie możemy kolejką wrócić, możemy taksówką wrócić. Co sobie będziemy żałować. Tu jest zniżka dla Ameryki. Patrz, widzisz, zniżka dla Ameryki. A widziałeś, spotkałem Gowina. Chciałem krzyknąć, Gowin, bój się Tuska. Ale nic, tylko mu zdjęcia zrobiłem, był taki dumny, a tam trzy osoby koło niego stały, wiesz. Ale jest przystojny facet, widziałeś? Jest nie tylko ma miłą powierzchowność, ale jest też wysoki. Nie? A szczerze, zdążyłaś zauważyć, już widzę. Nie, on mu do Gdańska. Ej, na Pirata też jest 30 normalny, 20 łukowy. A tutaj ile? Tak samo. No ale tu płyniemy dłużej, nie? Ile płyniemy do Gdańska? Dobrą godzinę, pani powiedzieć. Ile? Dobrą godzinę. Dobrą godzinę. Wiesz, ja cały czas film kręcę. No i byliśmy u Franciszka Walickiego wczoraj, to też ważny punkt naszego pobytu. Tak więc pobyt bardzo intensywny, ekspansywny, dużo ruchu i trochę zmęczenia, bo człowiek niestety troszeczkę sobie lekceważy ruch. Za mało jak na moje lata. Ruszam się, to mi lekarze mówią. Taki wyjazd to jest jakieś nadrobienie, ale odczuwa się to w kościach, że tak powiem. A więc płyniemy do Gdańska.